czyta wolno, bez szlachowania. I jeżeli zacznie dzwonić, jak dojdę do 300, to nie przerwę. Dopiero jak doliczę do 500, to podniosę słuchawkę. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 40, 45, 50. O proszę, no proszę, niech zadzwoni. Ostatni raz popatrzę jeszcze na zegar, więcej nie spojrzę w tę stronę. To nagranie liczy sobie 58 lat. Fragment audycji Spotkanie z aktorką zarejestrowanej 23 października 1959 roku i ta audycja była poświęcona Renie Tomaszewskiej. Nazwisko dziś już niemal całkowicie zapomniane wśród słuchaczy i teatralnej publiczności, a przecież ważne dla polskiego teatru. Rena Tomaszewska należy do tych artystów, którzy nie znajdowali się w pierwszej linii i próżno ich szukać pomiędzy gwiazdami teatralnymi epoki lat 40., 50. i 60., ale dla polskiego radia i w ogóle dla teatru była postacią niesłychanie istotną. Była znakomitym przykładem artysty, nigdy nie sforującego się na eksponowane miejsce, ale jej pozycja i autorytet w świecie teatru były niepodważalne. Aktorka, reżyserka, pedagog. Urodziła się w roku 1912, jej właściwe nazwisko Maria Regina, także Rywa, z domu Borenstein. W roku 1933 ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Na rok zaangażowała się do teatru w Toruniu, jednak szybko wróciła do Warszawy i rozpoczęła pracę w tzw. trzeciej reducie Juliusza Osterwy, teatrze mieszczącym się w podziemiach na Kopernika w gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń. Do wybuchu wojny należała do zespołu teatrów Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, a konkretnie do zespołu szczególnego Poradowskiego Teatru Powszechnego, dającego przedstawienia w najbardziej upośledzonych kulturalnie dzielnicach Warszawy. I tu została ją wojna. Udało jej się przetrwać czas pogardy, ale tamto doświadczenie musiało odcisnąć na niej silne piętno. Pewnie przekonuje o tym nagranie Dymów nad Birkenau, prozy Seweryny Szmaglewskiej, dokonane w 1968 roku. Są już na świecie ludzie wolni, od których wojna odeszła. A droga więźnia niezmienna, od świtu do południa i od południa do apelu wieczornego, na przestrzeni kilometra. Kilometr na północ z pustymi rękami, obwisłymi wzdłuż postaci. Kilometr na południe z deską na ramieniu. Myśl idzie prosto i daleko jest od obozowej drogi, po której chodzi się tylko na przestrzeni kilometra. Kobieta rozwiera drzwi baraku czwartego i staje w jego wejściu. Tu oto spędzali pierwsze 4 tygodnie mężczyźni, których przywożono do obozu. Tu przechodzili okres najcięższej nędzy. Tu najdotkliwiej ssali ich głód. Na prawo widać wnękę, w której dzielono chleb. Gruba bariera skutego żelaza odgradza ją od reszty bloku. Bardzo głodni byli. Głód pchał ich naprzód niepowstrzymanie. Skoro takie bariery pozakładano przeciwko nim w blokach, w miejscu dzielenia chleba. Zapora nie pękła pod ich naciskiem. Odeszli stąd, odjechali. Barak jest pusty, prycze puste. Wiatr, który upaja się w ciszy swoim pełnym świstem, przegania po dachu garście suchego śniegu, przesypuje z końca w koniec i cichnie. Coś nie pozwala postąpić naprzód. Jakby stał tu tłum, jakby z głębi prycz patrzyły liczne oczy. Oczy głodne i smutne i zrozpaczone. Nowy podmuch wiatru bije w barak, wstrząsając jego dachem. Nie, nikt nie patrzy z głębi prycz, jest pusto. Na deskach ponad legowiskami widać napisy wyryte gwoździem, nożem, rzadziej olówkiem. Wiatr gwiżdże w szczelinach. Kobieta pochyla się, podejmuje swą deskę i zginając się pod nią jak pod krzyżem, którego nie może donieść nigdy i nigdy się pozbyć, wychodzi z baraku. Rena Tomaszewska czytająca prozę Szmaglewskiej. Po zakończeniu wojny i krótkim angażu w Toruniu już w listopadzie 1945 znalazła się z powrotem w Warszawie i należała do pionierów odbudowy teatralnego życia, znów pod kierunkiem Poredy.
W listopadzie roku 1945 w naprędce zaadaptowanym na teatralne potrzeby budynku przy Szwedzkiej, nazwanym Komedia, grała w Królowej Przedmieścia. Była członkinią poredowskich miejskich teatrów dramatycznych od roku 1945 aż do likwidacji tego miejskiego koncernu teatralnego w roku 1949. Z tego właśnie okresu, z października 1949, gdy Tomaszewska była zatrudniona jeszcze we wspomnieniu MTD, czyli Teatrze Powszechnym, ale zapewne rozglądała się za nowymi możliwościami rozwoju artystycznego, pochodzi jej zainteresowanie radiem. Przypomnę, jest październik 1949. W radiowym studiu już przy ulicy Myśliwieckiej Renata Tomaszewska zasiada w radiowej reżyserce, by stworzyć słuchowisko. Jest to samotny biały żagiel Katajewa. Stało się to 15 października 1949. W obsadzie Maria Janecka, Jadwiga Kuryluk, Maciej Maciejewski, Kazimierz Dejunowicz i Jan Matyjaszkiewicz. Musisz w chacie siedzieć, dopóki się nie ściemnie. Gabryśku. Co? Chcesz jeść? Dziękuję. Jadłem u Terentia. Ach, to tak. Miałeś już czas być u Terentia. A jak tam sprawy? Wybiera się do nas jeszcze dzisiaj. O, to na pewno on. Nie bójcie się, wujku. Siedź spokojnie, to nasz Terentii. No, dobry wieczór. O, kto to? Ktoś tu jest, kogo nie widzę. Dlaczego nie zapalicie lampy? Zabrakło nafty, czy co? Jeszcze trochę zostało. A jak się masz, dziadku, jakże sprawy? Wyszedłem dziś na miasto i myślę sobie, wpadnę do rodziny. A tu widzę, ktoś jeszcze jest u siebie. Dzień dobry. To nasz topieniec. Słyszałem. Radion Żuków. Przypuśćmy, że Żuków. A ktoś ty taki, że mam się wam opowiadać? Ja odpowiadać mogę jedynie przed Komitetem Rewolucyjnym. Możesz mnie uważać za komitet. A jak tego dowiedziesz? A jak ty swego dowiedziesz? Zdaje się, że fakty są dosyć jasne. Siedzę tu bez spodni. No już dobrze, dobrze. Widziałem ciebie 15 czerwca na molu. Stałeś na warcie przy ciele marynarza Wakuszczuka, zabitego przez oficerów. Byłeś tam? Byłem. No, widzisz więc, nie umyliłem się. No, masz parę portek i marynarkę. Ubieraj się, nie tracąc czasu. Zdaje się, że ktoś śledzi ten dom. Gawryku! Co? Pilnuj za drzwiami. Dobra. No, masz marynarkę, Żuków. Prędzej. Dziaduniu! Dziaduniu! Aj, ucho! Boli! Idź, bo zabiję! Uciekajcie! Policja, uciekajcie! Przez okno! Żywo! Daj! Uciekli żarci przez okno! Trzymaj! Gabryku! Gabrysiu! Chodź tu! Glina zupełnie mi ucho oberwał. Widziane to rzeczy, żeby dzieciom uszy obrywać. Gabryśku, słyszysz? Uciekli czy wpadli? Pobiegli na urwisko. Terentii pewnie prowadził go do katakumb. Jeżeli ich w biegu nie postrzelą, uciekną na pewno. Ciszej, wąsacz powraca. Tędy, panie komisarzu. Proszę tu. Melduje posłusznie ten oto dziadyga. Jest gospodarzem konspiracyjnego mieszkania. A oto jego chłopiec. Nie pytam ciebie, bolwanie, wiem sam. Biegnij z policjantem na urwisko, tak. Przetrząśnij każdy krzaczek. Tak. Nie zapadli się przecie w ziemię. Rozkaz, panie komisarzu! Tak. Stań! Lajdaku w obecności oficera. Chowasz nielegalnych, co? Nie. Mów! Kto był tu przed chwilą u ciebie? A skądże mogę wiedzieć? Aha. Nie wiesz. Za co mnie pan bije, panie komisarzu? W reżyserskim oeuvre Reny Tomaszewskiej tamtego czasu nie brakuje pozycji, które po emisji właściwie na zawsze zniknęły na radiowych półkach i tam przysypał je kurz zapomnienia, czemu nie ma się co i dziwić. Skażone piętnem epoki, a był to czas socrealizmu, dziś mogą zainteresować już tylko znawców. Ale że to antykwariat radiowy, więc sięgamy i po takie nagrania.
Oto zarejestrowana 6 października 1953 roku opowieść o 6 towarzyszach broni. Frontowa historia o rozmowach żołnierzy pierwszej armii Wojska Polskiego. Ma to nagranie swą ciekawostkę. Jako narratora usłyszymy Jerzego Wasowskiego. Za oknami przelatywały sosny, słupy telegraficzne, spalone wsie i wyludnione posiłki. Pędzili na Kolomnę, Moskwę, Morzeńsk, Wiaźmę, na front. W rytmie kul, w treści rozmów, w słowach żołnierskiej piosenki tętniło to właśnie słowo niecierpliwym oczekiwaniem. Na deskach wagonów białą farbą malowane orły i uparcie powtarzające się hasło Warszawa. Za Warszawę. Runek Warszawa. Tak czy tak, Wisłę trzeba będzie przejść, bo mosty pewno wylecą w powietrze. A głęboka ona? Szeroka, głęboka, piękna. O, bieda. A coś ty myślał, że Wisła to tak jak te wasze potocki? Z kamienia na kamień skacząc, sucho nogo przejdziesz. Nie, nie myślałem ze sucha, ale zawsze... Ale najpiękniejsze jest, kiedyś się w wodzie o zmroku światła zapalę. Takie, wiecie, kropki, ruchliwe kropki, drgające kropki, złote kropki. Ciebie, światła we wodzie. A na co z to komu? Rybą, żeby nie błądziły. Kwieciński światła we Wiśle ustawia. Nie, niczego nie rozumiecie. Z brzegów światła, z mostu, w wodzie się odbijają. To weź zawsze we wodzie ta. Ano niby zawsze. Można i bez świateł. Są i takie miejsca. Każdy kamień tam znam. A brzeg jest nasz, polski. Polski brzeg. Ano już ci, że polski. A ciekawość, jaka ty ta Polska będzie? Jak myślicie, Adamek? Taka będzie, jaką zechcemy mieć. Dobrze by było. Z niejednego pieca chleb się jadło, bratkowie moi. Ale zawsze ościsty był i gorzki jak pioł. Teraz inaczej musi być. Ano, dobrze by było. Sami siejemy, samiśmy zbierać powinni. Sami będziemy i zbierać. Co to za stacja? Wyskocz mu, jarządek, zobacz. A my nas kidajcie. Ja to czuję. Dobra, dobra, masz, leć. W nagraniu obok Jerzego Wasowskiego Władysław Staszewski i Bogdan Ejmont. Rok 1953. Rena Tomaszewska intensywnie wówczas reżyserowała i nie tylko w Radiowym Teatrze, lecz także w Teatrze Młodej Warszawy, zaś od 2 lat była także pedagogiem warszawskiej PWST. Surowym, wymagającym, ale wspominanym z wdzięcznością przez niemal 3 generacje powojennych polskich aktorów pobierających u niej nauki. Jej charakterystyczna drobna sylwetka była częścią pejzażu warszawskiej szkoły teatralnej. Jej zresztą poświęciła niemal całe swoje życie od roku 1955. Nie oznacza to jednak, że zerwała z radiem. Nie. Jej słuchowiska znajdują się na naszych radiowych katalogach aż do samego niemal końca lat 60. Oto jedno z nich. I uwaga, niespodzianka. Zaskakujący aktorski duet. Katarzyna Łaniewska, znana później z innych ról i, uwaga, postać zapisana w historii Polski dość dwuznacznie i raczej bez sympatii.
Dyrektor Teatru Syrena, redaktor naczelny Szpilek w dość ponurym okresie historii tego pisma, redaktor od rozrywki w telewizji lat 60. Mawiano o nim Eichmann rozrywki, jeden z pogromców Kazimierza Dejmka w roku 1968 przy okazji zdejmowania słynnych dziadów. A zaczynał przecież jako aktor. Witold Filler. Oto ów duet w nagranym 23 lutego 1961 roku słuchowisku Ireneusza Iredyńskiego Purpurowe liście. Proszę pani! Proszę pani! Co? Co? Co się stało? Gdzie jest mój rower? Niechże się pani podniesie. Boli! O, no, tylko trochę, no. Nie! To, nie! No, proszę, nie. Proszę się nie ruszać. Nie! Ja bym tego cholera... Przepraszam. No tak... No, no, tylko proszę się nie ruszać. Ja wezmę i przeniosę panią na skraj szosy pod tę olchę, dobrze? O, tak. No, już, już. No, no prawda, że wszystko poszło dobrze? Niech pani oprze głowę o drzewo. Oj, proszę nie dotykać. Co to jest? Trochę pani krwawi. Krwawie. Nie mam roweru. Gdzie jest mój rower? A leży obok. Koło mu się tylko skrzywiło. Ja jechałam na rowerze. Po co pan zdejmuje koszulę? A tak, widziałem. Jechała pani na rowerze i teraz obandażuje pani głowę. No, wszystko będzie dobrze. O, dziękuję. Nie. Jechałam na rowerze, a potem zobaczyłam błotnik ciężarówki. To się nazywa błotnik. Tak, tak, teraz już dobrze. No i zaraz powinno nadjechać jakieś auto i panią zabierze. A tak, a to się nazywa błotnik. Pani jechała przepisowo, ja... Nie wiem, on chyba musiał być pijany, ten szofer jechał. Jechał jak... No, musiał zobaczyć, jak pani upadła i nie zatrzymał się. Co za cholera, co znaczy tego? Ręka boli. No, proszę się nie ruszać. Muszę być wieczorem w domu. Powiedziałam Zosi, że pójdziemy razem do kina. Ona będzie na mnie czekać. O, pan nie zna Zosi. Ona jest bardzo punktualna. Wcale nie tak jak ja. Ale ja się staram. Obszar Somali zwał się niegdyś Reżia Aromatka ze względu na uprawę wonnych korzeni. O czym pani mówi? Co? Co? Patrz, tu na pniu jest jakiś owad. Śpiewałeś, prawda? Że śpiewałeś? Tak. Śpiewaj dalej, ja lubię te melodie. O, gwiszcz. Katarzyna Łaniewska i Witold Filler w 1961 roku. I już na koniec dzisiejszego spotkania słuchowisko w reżyserii Reny Tomaszewskiej, sprawiające, jak sądzę, ogromną przyjemność w odbiorze nawet i dziś, mimo że od czasu jego nagrania minęło 60 lat bez kilku dni. Zarejestrowano je bowiem w roku 1957, 20 czerwca. Czas był to szczególny, zdjęto soc gorset, w radiowym teatrze mogła pojawić się inna literatura niż siermiężny Katajew czy frontowe opowieści.
Z tej artystycznej szansy skorzystała i Irena Tomaszewska, reżyserując Maurice'a Leblanca, twórcę popularnej postaci Arsène Lupin. Oto słuchowisko Arsène lekarzem. Obsada doborowa, bo i młodziutka Kalina Jędrusik, zaledwie 2 lata po krakowskiej PWST i doświadczony już Andrzej Łapicki. A obok nich Stanisław Żeleński i Halina Jezierska. Arsen w roli lekarza. Inna estetyka, inne opracowanie muzyczne. I nad radiem wiał wówczas wiatr zmian. Proszę pana. O, tu możemy sobie spokojnie pogadać. Co? Rzeczywiście źle bardzo wygląda. Chudy? Oczy się jarzą? Tak, tak. Słusznie. Widzę, że pan wchodzi w rolę lekarza. Co? Mojej prawej ręki. No, przynajmniej usnął po tym podnieceniu. Co? Panie doktorze, jakie jest pańskie zdanie? Czy pan nie myśli, że chorobę pana Darcy należy przypisać jakiemuś obcemu czynnikowi? Nie rozumiem. No więc przypuśćmy, że temu samemu wrogowi chodzi o uśmiercenie ojca i córki. Rzeczywiście. Rzeczywiście jego choroba zdradza czasami zupełne anomalie. Tak, tak, tak. Na przykład niemal całkowity paraliż nóg powinien iść w parze... trucizna. Ale jaka? A przy tym pacjent nie zdradza żadnych objawów otrucia. Należałoby przypuścić, ale... Co pan robi? Co się stało? Co pani pije? Proszę przestać. Herbatę, herbatę. Pani się zmarszczyła z niesmakiem. Dlaczego? Nie wiem. Zdawało mi się... Co się pani zdawało? Że ma jakąś gorycz. Ale to pewnie z lekarstwa, które dodałam. Jakiego lekarstwa? Kropelki, które biorę przy każdym obiedzie. Tak jak pan kazał, doktorze. Tak, ale to lekarstwo jest bez smaku. Przecież pani to wie, bo je pani bierze od 2 tygodni i po raz pierwszy... Tak, tak. O, a to ma smak? O, usta mnie jeszcze palą. Zaraz, zaraz. Proszę dać, ja spróbuję. Nie można się mylić. A gdzie stoi ta flaszeczka przez cały dzień? O, boli, boli. Doktorze, przeniesiemy panią. Jan, spokojnie, spokojnie. Tu. Na łóżku. Tak. Trzeba dać emetyk. Spokojnie. Niech pan otworzy szafę. Znajdzie pan tam domową apteczkę. Ma pan? Niech pan wyjmie jedną z małych tubek. Tak, tamtą. A teraz gorącej wody. Znajdzie ją pan na tacy w czajniku. W porządku. Jean, proszę to wypić. Dzwonię po pokoju. Proszę. Spokojnie. Słucham państwa. Młoda pani zachorowała w sposób dość tajemniczy. Boże, mój Boże. Proszę panią ułożyć wygodnie. Tak. Tutaj. Tak, dobrze. A teraz pójdziemy do kuchni. Trzeba się zająć dietą dla pani. Oj, dobrze, panie doktorze. Wypiła 2, najwyżej 3 łyki. No, chwała Bogu. To już po raz drugi dzisiaj ratuje pan jej życie. Analiza płynu z tej flaszeczki da nam tego dowód. Analiza jest niepotrzebna, doktorze. Jasne jest, że próbowano otrucia. Ale kto próbował? Nie wiem, ale ten szatan, który to wszystko organizuje, zna zwyczaje domu. Wchodzi i wychodzi, jak mu się żywnie podoba. Spaceruje po parku, przepilowuje łańcuch psa, dodaje trucizny do jedzenia. Krótko mówiąc, porusza się i działa, jakby żył tym samym życiem, co ona, a raczej co ci, których
chce zgładzić. Uważa pan, że taka sama groźba zawisła nad panem Darcieux? Niewątpliwie. A więc ktoś ze służby? Nie. Nie, nie, nie. To niemożliwe. Czy pan sądzi, że... Nic nie sądzę. Nic nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że sytuacja jest tragiczna i że trzeba się obawiać najgorszego. Śmierć stoi na progu, krąży dookoła i... No i niebawem dosięgnie tych, których ściga. No ale... Co robić? Czuwać, doktorze. Udajmy, że niepokoi nas stan pana Darcieux i śpimy w tej jadalni. Pokoje ojca i córki leżą w pobliżu. Usłyszymy, gdyby im coś groziło. No, dobrze. Mamy tu jeden fotel. Będziemy więc spać na zmianę. Arsen Lekarzem, rok 1957, słuchowisko z cyklu Klub 60. W latach 70. Renata Maszewska nie była już związana z Polskim Radiem, poświęciła się bowiem całkowicie pracy pedagogicznej i mimo przejścia na emeryturę w 1982 roku, jej charakterystyczna drobna sylwetka wciąż była częścią szkoły, co pamięta i mówiący te słowa. W roku 1986 wycofała się także z życia pedagogicznego. Odeszła w roku 2003 w domu aktora weterana w Skolimowie. Pozostały po niej wspomnienia i te taśmy, które dziś Państwu przypomniałem. Dziękuję, kłania się Tomasz Mościcki.